na wszystkim z tej strony inne kod no i w dzisiejszym odcinku ponownie poruszymy sobie temat eventu w sezonie drugim. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku ponownie omówimy sobie nadchodzące zmiany fabularne, które staną wprowadzone do gry Fortnite już dokładnie za kolejne trzy dni i przy okazji powiemy sobie coś na temat tego, co obecnie dzieje się w grze. bo mimo tego, że nie ma żadnej aktualizacji, każdego dnia dostajemy coraz to więcej informacji na temat fabuły z sezonu pierwszego. No a wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku MIGAO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też, że subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozaskich filmów, live'ów i na tym kanale. No i szczelcie tę mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie na no my. Przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, tak to zawsze teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 Faudolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo to nie koniec konkursów na kanale Migao. Dzięki temu, że każdego dnia wspiera mnie coraz to większa liczba osób w sklepie, ponownie mogę Wam rozdać 300 Faudolców oczywiście w formie prezentów grze. A żeby wygrać, trzeba zostawić do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod MIGAO2 w sklepie, a w komentarzu podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 11.05, no a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, już dokładnie w najbliższy wtorek 14 lutego do gry Fortnite powinna, i tutaj podkreślam, powinna zostać wprowadzona kolejna wielka aktualizacja, która wprowadzi do gry jak zawsze ogrom mega ciekawych zmian i oczywiście nowości. Poza tym jednak w grze pojawią się jak zawsze kolejne zmiany fabularne, które powinny napędzić trochę fabułę obecnego sezonu pierwszego, lecz to ciekawe ze wszystkich wstępnych informacji wiemy, że ...po tej aktualizacji pojawi się bardzo mało takich oto zmian. Wszystko dlatego, że niestety po tej aktualizacji 20.40 w grze niestety nie pojawią się kolejne zadania zaprzysiężonych, czyli zadania fabularne obecnego nam rozdziału czwartego, a to właśnie one zawsze przedstawiają nam najwięcej szczegółów w tym oto temacie. Jeżeli wejdziemy sobie teraz do gry i sprawdzimy zakładkę z zadaniami zaprzysiężonych, to każdy z was będzie mógł zobaczyć, że jest tam informacja, że kolejna partia tych oto zadań będzie dostępna w grze dopiero w okolicach 28 lutego. To właśnie na tą datę wskazują obecne zadania zaprzysiężonych i sami Możecie sobie to zobaczyć, sprawdzając zakładkę jego zadań w grze, i na teraz przypada to na aktualizację 23.50, czyli ostatnią aktualizację, która zostanie dodana w tym sezonie pierwszym. No i w tym momencie wszystkim nasuwa się jedno naprawdę bardzo ważne pytanie w tym temacie, czyli czy w grze w tym sezonie pierwszym pojawi się wielkie wydarzenie na żywo, czy dopiero w sezonie drugim i odpowiedź nadal jest taka sama, czyli raczej dopiero w sezonie drugim. Jeżeli miałby się pojawić event w obecnym sezonie pierwszym, to Fortnite po pierwsze bardziej rozwijałby fabułę w całym sezonie i dodawał co aktualizację jakieś mega wielkie i ważne zmiany fabularne, a do tego zadania zaprzysiężonych jakoś by na to wskazywały. Do tej pory zadania fabularne zawsze dawały nam taką podpowiedź, czy w grze będzie event na żywo, czy nie, a obecnie wiemy, że Tosia wyruszyła na pomoc siódemki, a sztelan prawdopodobnie zdradzi zaprzysiężonych i buduje on bramę dla bezkształtnego. Wszystko to zostało nam dokładnie przedstawione w ostatnich zadaniach zaprzysiężonych, które były w niedawny wtorek i z tego powodu, że Tosia wyruszyła na pomoc siódemki, a strażnik próbuje odpalić maszynę, zadania będą dopiero tak późno w grze. Gdyby Tosia nigdzie nie wyruszyła, a sztelan nie próbowałby włączyć bramy szczeliny, zad Aktualizacji teraz, w ten wtorek, ale przez to wiemy, że jest to cisza przed burzą, i wszystko zostanie dodane w kolejnej aktualizacji 20.50. Jedna z najpopularniejszych teorii mówi nam o tym, że wraz z pojawieniem się ostatniego tygodnia zadań fabularnych, brama szczeliny zostanie już uruchomiona i gracze będą widzieli, jak ona jest odpalona, a wraz z tym w grze pojawi się oczywiście bezkształtny obserwator. Bezkształtny obserwator ze wstępnych ustaleń jest tą tak zwaną nicością, lecz na teraz nie jest to potwierdzone w 100%, tym bardziej, że jest to taka bardziej teoria, lecz wiemy na pewno, że to właśnie z nim będzie powiązana cała fabuła tego rozdziału czwartego. No i teoretycznie miałoby to sens i potwierdziłoby to wtedy informację, że event będzie dopiero w sezonie drugim i dobrym przykładem tego był poprzedni rozdział trzeci, w którym jak dobrze wszyscy pamiętacie, było coś podobnego jak w tym obecnym nam rozdziale czwartym. A dokładniej w sezonie pierwszym oraz trzecim rozdziału trzeciego gracze zostali wprowadzeni do fabuły i w sezonie pierwszym UR dostało się na wyspę, a w sezonie trzecim na koniec poznaliśmy Chrom, a kolejne sezony, czyli sezon drugi był sezonem eventu i sezon czwarty też był sezonem eventu. Teraz prawdopodobnie też tak będzie, czyli w sezonie pierwszym zostaniemy w do fabuły i do gry zostanie dodane bezkształtny obserwator, z którym później stoczymy walkę i wszystko to wydarzy się dopiero w kolejnym nam sezonie drugim, rozdziału czwartego. Pamiętajcie jednak, co mocno tutaj podkreślam, że nie jest to w 100% potwierdzona informacja, ponieważ tak naprawdę event może pojawić się nawet w tym obecnym sezonie pierwszym, ale na teraz nic nie jest jeszcze potwierdzone i nic na to nie wskazuje i na waszym miejscu nie nastawiałbym się na to. Co jednak ciekawe, po niedawnej aktualizacji, która była we wtorek dwa tygodnie temu do plików gry została dodana bardzo tajemnicza i ciekawa miejscówka, która nawiązuje do obecnej bramy szczeliny i. Jest to miejscówka o nazwie Rift Wiemy o niej tyle, że jest to obecnie nazwa kodowa nadchodzącej miejscówki, która zostanie wprowadzona do gry i nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie, a cały ten temat został nam przedstawiony bardziej dokładnie przez likera o Niku Fortory. To właśnie on na swoim profilu na Twitterze dał znać, że Fortnite przedostawał coś dla tak zwanego Rift czyli tak jak właśnie mówiłem wam wcześniej, miejscówka z Riftem i co ciekawe na samym końcu jego postu pojawiła się ważna informacja, że jest to dla tej obecnej mapy. Tak więc na tej wyspie w tym rozdziale pojawi się miejscówka, która będzie powiązana z Riftem, ponieważ skrót, który był na Końcu to skrót punktu orientacyjnego, czyli sama miejscówka będzie głównie powiązana z tą tak zwaną po polsku szczeliną. No i co ciekawe, gracze wskazują, że będzie to miejscówka, która zostanie tak jakby dodana dodatkowo do gry i nie będzie to jakaś wielka lokalizacja na wyspie, tylko taki punkt orientacyjny i napis Szczelina będzie widoczny po podejściu do bramy szczeliny. I teoretycznie miałoby to sens, bo nie zapowiada się, aby w grze pojawiła się jakaś wielka lokalizacja, a tym bardziej to lokalizacja z szczeliną, i jak już to albo pojawi się ona po aktualizacji 20.50, albo dopiero w kolejnym nam sezonie drugim. Co też ważne, to to pamiętajcie, że w kluczowych miejscach, w których coś dzieje się w danym sezonie, w którym nie ma eventów, kolejnym miejsce to jest mocno rozbudowywane, i gracze myślą, że ta jedna wieża na Cytadeli zostanie rozbudowana w kolejnym sezonie, drugim. I tak naprawdę to też mogłoby się wydarzyć, ponieważ przeważnie takie rzeczy działy się w grze i miejsca, które były bardzo ważne w danym sezonie, w kolejnym się mocno zmieniały i wszystkiego dowiemy się, gdy fabuła zostanie nam bardziej wyjaśniona. Obecnie nam wszystkim pozostało oczekiwanie na kolejną aktualizację, która zostanie dodana już w ten wtorek teraz, bo po tej aktualizacji również mogą pojawić się jakieś ciekawe informacje w temacie fabuły, lecz na to bym oczywiście teraz nie liczył. Tak jak mówiłem, to właśnie zadania zaprzysiężonych zdradzają nam najwięcej szczegółów na temat nadchodzących zmian w grze i w temacie fabuły oraz w temacie eventu, więc to właśnie na nie pozostało nam oczekiwania, żeby poznać wszystkie te szczegóły. Dodam, że jeżeli ktokolwiek z Was chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat fabuły i pozostałych tych rzeczy, to polecam sobie zobaczyć wszystkie odcinki na kanale MIGAO, w tym sezonie pierwszym, które mają w tytule Event, a dowiecie się tak naprawdę wszystkiego. No i to oczywiście nie są jedyne informacje, jakie otrzymaliśmy ostatnio, bo są jeszcze te nagrania głosowe od nieka szczeliny, Tosi, informacje o nadchodzących zmianach, a to wszystko omówiłem wam na moim ostatnim odcinku na tym oto kanale. Pewien linker na Twitterze zrobił dla nas takie małe podsumowanie wszystkich znanych nam do tej pory informacji i jego post macie widoczny teraz w tle. I jak widać są tam wymienione najważniejsze zmiany, jakie obecnie znamy i oczywiście pojawiły się w Fortnite. Cie. A dokładnie możemy tam przeczytać, brama szczeliny została wybudowana, brama szczeliny jest zamknięta w ostatniej rzeczywistości, w której siódemka jest torturowana i zmieniana, tosia ruszyła im na pomoc, a sztelany niebawem ją aktywuje. Są to tak naprawdę wszystkie rzeczy, które. Działy się przez ten cały obecny sezon pierwszy, i jak widać, jest ich naprawdę bardzo mało, co nadal potwierdza informację, że w tym sezonie pierwszym eventu raczej nie będzie, ale tak jak mówiłem, to zostanie dopiero potwierdzone po kolejnych aktualizacjach. Wszystkie te szczegóły zostaną nam przedstawione dopiero po aktualizacji 20.50, chyba że Fortnite zdecyduje się coś dodać nadchodzącej aktualizacji, w co bardzo mocno wątpię, a pozostałe szczegóły będą nam wyjaśniane w kolejnym drugim sezonie. Pamiętajcie, że jeżeli w internecie pojawią się jakieś kolejne ciekawe informacje na temat eventu, bramy szczeliny, Tosi, Strażnika Szczeliny Wiecznego bez kształtnego i ogólnie całej tej reszty, to od razu Was o tym poinformuję na jakimś kolejnym odcinku na kanale Migao, Tak więc obserwujcie na bieżąco kanał, bo odcinki pojawiają się tutaj dosłownie każdego jednego dnia. A i co do tej miejscówki, która ma zostać mocno rozbudowana w nowym sezonie, to chodziło mi tutaj o to, że w grze w nowym sezonie drugim może pojawić się miejscówka o nazwie szczelina, która będzie obok tej bramy szczeliny i to właśnie w tamtym miejscu mapa zostanie lekko rozbudowana. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców. Tego tak ostatnie moje filmy, pamiętajcie, że subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short'ów, a jeden live będzie dzisiaj o 21.00 no i nie zapomnijcie wpisać kodzikumiga dwa, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich zmianach fabularnych, które zostały już dodane do gry oraz o wszystkich zmianach fabularnych, które ze wstępnych informacji dopiero zostaną do niej wprowadzone, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!